Dzisiaj dalej mówimy o Duchu Świętym. Pierwszy list do Koryntian, 14:33. Mówi tak: Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. Bóg, czyli Święty Duch, to nie jest Bóg nieporządku. Ten werset jest stosowany przez szereg religijnych środowisk, które na jego podstawie układają system funkcjonowania nabożeństw, spotkań, tudzież życia poszczególnych chrześcijan, tłumacząc, jaki to winien być porządek, począwszy od ubrań, muzyki, stylu życia i tak dalej. Ten werset jest stosowany przez religię w tym celu. Ale ten werset nie ma nic z tym wspólnego. Nic nie ma z tym wspólnego. Ponieważ nie ma tutaj mowy o porządku ludzkim, tylko o porządku Bożym, który diametralnie się różni od porządku ludzkiego. A więc Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. Nieporządek to greckie słowo akanastazja i oznacza nieład, brak równowagi, anarchię, rozruchy i niepokój. A więc Bóg nie jest Bogiem nieładu, braku równowagi, anarchii, rozruchów i niepokoju. Nie ma takiego Boga. I Duch Święty, który jest w Tobie, to nie jest Bóg nieporządku. Słowo akastazja, czyli ten nieporządek, zawiera sobie ciekawą rzecz, to się nazywa partykuła przecząca, od greckiego słowa katachistemi, które oznacza postawienie, rozmieszczenie, zarządzanie i ustanawianie kogoś. A zatem Bóg nie jest Bogiem nieładu, braku równowagi, anarchii, rozruchów czy niepokojów. Jest natomiast Bogiem, który funkcjonuje za pomocą postanowień, rozmieszczeń, zarządzeń i ustanowień. Tak działa Duch Święty. Duch Święty to duch porządku, a Boży porządek zawiera w sobie cztery centralne elementy: postanowienie, rozmieszczenie, zarządzenie i ustanowienie. Czy zauważacie, że nie ma tutaj takich sformułowań jak prośba? Błaganie. Błaganie. Rozumiecie, że nie ma takiego czegoś? Duch Święty działa w naszym życiu za pomocą postanowień, rozmieszczeń, zarządzeń i ustanowień. Duch Święty to duch porządku. Porządek ten opiera się na postanowieniach Bożych, rozmieszczeniach w Bożych granicach, zarządzeniach Bożych na podstawie Jego postanowień i ustanowieniach Bożych, czyli delegowaniu przez Boga konkretnych ludzi do sprawowania konkretnych funkcji. Tak działa Święty Duch. Ten porządek, który przed chwileczką przeczytałem, przynosi pokój. Co przynosi pokój? Pokój przynosi porządek opierający się na postanowieniach Bożych, na rozmieszczeniach w Bożych granicach, na rozporządzeniach Bożych na podstawie Jego postanowień i ustanowieniach Bożych, czyli delegowaniu przez Boga konkretnych ludzi do wykonania konkretnych zadań. Tak działa Bóg od wieków. Bóg niezmienny. Słowo określające pokój tutaj to greckie słowo irene. To jest ciekawe słowo do tej pory używane w medycynie. Oznacza ono dokładnie to miejsce, w którym pęknięta kość się zrasta. Miejsce, w którym pęknięta kość się zrasta, jest trwalsze niż część kości oryginalnej.
Słyszeliście o tym? To jest Irene. Kość się zalewa w tym miejscu. W tym miejscu jest twardsza niż w oryginale. To jest Boży pokój. Słowo to oznacza najwyższą rangę pokoju w relacjach z Bogiem i z ludźmi. Pokoju w rozumieniu hebrajskiego szalom, czyli kompletnego zaopatrzenia w każdej dziedzinie ducha, duszy i ciała. A więc Boży porządek jest bramą do sukcesu. To Boży porządek, to funkcjonowanie w Bożym porządku jest bramą do sukcesu. Rozumiecie? Kościół, gdyby funkcjonował w 100% w Bożym porządku, to przede wszystkim dawno już wróciłby Pan Jezus. To jest pierwsza podstawowa sprawa. Już byśmy mieli dawno powrót Jezusa. Jezus nie wraca tylko dlatego, że Kościół nie funkcjonuje w Bożym porządku. To jest fikcja literacka, że Kościół, że Pan Jezus nie wraca dlatego, żebyśmy my byli zbawieni, ludzie. Nam by było lepiej, gdybyśmy się nie urodzili. To jest bardzo ważna informacja dla nas wszystkich. Rozumiecie? Nam by było lepiej, gdybyśmy się nie urodzili, niż, rozumiecie, gdy się urodziliśmy. A więc nie dlatego Pan Jezus nie wraca. Pan Jezus nie wraca dlatego, że Kościół w nieporządku funkcjonuje. Jest to jedyny powód spowolnienia powrotu Jezusa. Kiedyś jeden kaznodzieja powiedział, że gdyby ludzie odrodzeni z Bożego Ducha przynosili tylko naprawdę 10% swoich dochodów do Królestwa Bożego, to byśmy zawojowali świat. Rozumiecie? Byśmy zawojowali świat. A Kościół nie przynosi 10%. Bo Kościół żyje w nieporządku. Kościół nie rozumie Bożego porządku. Dla nich Boży porządek jest subiektywnym odczuciem. Dla jednych Boży porządek jest tym, dla drugich czymś innym. Rozumiecie? Dla charyzmaniaków będzie to w ogóle stan, gdzie będzie jedno wielkie podniesienie emocjonalne. Dla tradycjonalistów to będzie wszystko ustawione pod kołnierzyk. Rozumiesz? Po prostu, to będzie Boży porządek dla nich. Dla liturgicznych to będzie określony czas i wykonanie określonych czynności i gestów. Oto Boży porządek. A to nie jest Boży porządek. To jest ludzki porządek. Ludzki, zwykły, religijny porządek. Rozumiecie? Boży porządek jest bramą do sukcesu, nie ludzki porządek. To Boży porządek jest bramą do sukcesu. Duch Święty porusza się tylko na poziomie wyżej wymienionego porządku. On się nie porusza inaczej. Wszelkie inne działania i przejawy nie mają nic wspólnego z Duchem Świętym. Nic wspólnego. Nie trochę. Nic. W ogóle wiecie, że Bóg jest niepodzielny. Wiecie, że Trójca to jest doktrynalny twór, który ma nam w pewnym sensie nakreślić na naszym niskim poziomie intelektualnym, bo na takim wszyscy jesteśmy niestety jako ludzie, że ten Bóg objawił się w trzech różnych formach. Ale Bóg jest jeden. 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 Nigdy Ojciec z Synem i z Duchem Świętym nie zasiadali do stołu i nie jedli tam. Takiego czegoś nie ma. To jest wymysł ludzi. Wymysł. Taka bajka. Że oni siedzą i rozmawiają. Taka baśń. Potrzebna nam, żebyśmy rozumieli, bo to, rozumiecie, to jest nam potrzebne, żebyśmy to rozumieli, tak samo jak my mówimy o duchu, duszy i ciele, my to dlatego też dzielimy, dlatego, że my mamy to zrozumieć, a nie dlatego, że taka jest istota rzeczy, istoty rzeczy nie jesteśmy w stanie odgadnąć. Rozumiecie? Nie możemy odgadnąć tego. To są rzeczy przydatne. Natomiast Bóg jest jeden. Bóg jest niezmienny i Boga nie można, i Bóg nie działa gdzieś trochę. Bóg albo działa, albo nie działa. Bóg albo jest, albo go nie ma.
Rozumiecie? Wielokrotnie to, co ludzie nazywają działaniem Bożym, to nie jest działanie Boże. To nie jest żadne działanie Boże. Ponieważ człowiek sam z siebie może bardzo dużo. Człowiek nie potrzebuje Boga do tego, aby wiele rzeczy osiągnąć w życiu. Taka jest prawda. Ja nieraz o tym mówię, że gdybyśmy mieli powiedzieć, do czego potrzebny nam jest Bóg, to Bóg jest nam tylko potrzebny do tego, żebyśmy do piekła nie poszli. Rozumiecie? Do tego nam jest Bóg potrzebny. Ponieważ ludzie na świecie świetnie sobie bez Boga radzą. Jeżeli chodzi o osiągnięcie pewnego rodzaju form sukcesu. A więc nie ma czegoś takiego, że Bóg trochę działa w innej formie niż w swoim porządku. Nie ma. Nie ma. Nietzsche, uznany za wielkiego ateistę i gromiciela chrystusowości, wchodził do kościołów katolickich i protestanckich i mówił: Bóg umarł. Ja osobiście uważam, że Nietzsche całe życie Boga szukał. I wcale by się nie zdziwił, jakby go w niebie spotkał. Ale mówił: Bóg umarł. Dlaczego? Bo to, co tam było prezentowane, to nie był Bóg. I Nietzsche oficjalnie o tym mówił. To nie Bóg. Tam nie ma grama Boga. Nie, że tu trochę jest. Nie. Dlatego Boga nie ma w nieporządku. Nie można być trochę w ciąży. Nie można. Bóg to nie jest taka postać, że jest go gdzieś trochę. O, trochę Boga. Nie. Obejrzyjmy zatem bliżej porządek Ducha Świętego. Postanowienia Boże, czyli Jego objawione prawdy. Psalm 119:30. Obrałem drogę prawdy. Prawa Twoje stawiam przed sobą. Księga Jeremiasza 5:1. Czy jest ktoś taki, kto przestrzega prawa, kto szuka prawdy, a przebaczę mu. Prawda to prawo. Prawda to prawo. Obrałem drogę prawdy, prawa Twoje stawiam przed sobą, mówi psalmista. Prawda to prawo. Ludzie mówią: Bóg nie jest Bogiem prawa. Bóg jest Bogiem prawa. Bóg nie jest Bogiem prawa z Synaju, bo prawo z Synaju zostało uszlachetnione. Rozumiecie? Łaska uszlachetniła prawo z Synaju. Dlatego Bóg nie jest Bogiem prawa z Synaju. Ja się napisałem taki artykuł. Prawo z Synaju, czyli mąż impotent. To nie tworzyło, nie rodziło, nie płodziło. To tylko zabijało. Nie było tam drogi odwrotu. Łaska przyszła jako możliwość. Rozumiecie? Ale Bóg dalej pozostał Bogiem prawa. Bo prawa rządzą wszechświatem. Przez świat, wszechświatem nie rządzi chaos, zamęt, zamieszanie. Rozumiecie? Naukowcy doszli do miejsca, że wszystko powstało w wyniku wielkiego wybuchu. Na pytanie, skąd powstał wielki wybuch, nikt nie potrafi odpowiedzieć. Zaistniał. Człowiek pyta, no to jak? Zaistniał. Może Bóg go zrobił. Może Bóg stworzył wielki wybuch. Może zapalił swoją świętą zapalniczkę i powstały kosmosy. Może w tą stronę się poruszmy. Może idźmy poza wielki wybuch. Bóg jest Bogiem prawa. A prawem jest prawda. Porządek Ducha Świętego
Przede wszystkim to Boże postanowienia, czyli Jego objawione prawdy. To nie są prawdy, których się domyślamy. To są prawdy objawione. Prawdy jasne. Żaden człowiek nie może powiedzieć, że to jest dla mnie tajne. To nie jest dla ciebie tajne. To jest jasne. Prawda to prawo. Bóg to prawda. Ewangelia Jana 14:6 o tym mówi. Bóg to prawda. Słowa Boga to prawda. Ewangelia Jana 17:17. Słowa Boga to prawda. Boże postanowienia są prawdą. Ewangelia Jana 14:17 mówi, że Duch Święty to Duch prawdy. To Duch świętych postanowień. A więc Boży porządek przede wszystkim zawiera w sobie element postanowienia. On coś postanowił. Wiecie, co to znaczy, że coś jest postanowione? To znaczy, że to jest ostateczny fakt. Od tego nie ma odwołania. Nie ma odwołania. Ludzie mówią, ja chodzę według ducha. Ja mówię, ale ty nie respektujesz prawdy, ale mnie tak Duch Święty prowadzi. Tyle ci pokażę. Nie prowadzi cię Duch Święty. Nie prowadzi cię ten Duch Święty, który jest Duchem Boga. Bo to jest Duch świętych postanowień. Przed prawiekami powstały postanowienia pańskie. Rozumiecie? Nienaruszalne. Na ich podstawie funkcjonują kosmosy. Rzeczywistość duchowa i materialna. Chodzenie w duchu to chodzenie w prawdzie. Duch Święty to Duch świętych postanowień. Kiedy chcesz iść drogą z Duchem Świętym, to będzie to droga Jego świętych postanowień. To będzie to droga wybrukowana Jego prawdą. Gdziekolwiek postawisz nogę, tam będzie kamień, który będzie jakąś prawdą. Nie będzie enigmatycznych skrótów. Ta droga jest zabetonowana po bokach. Nie można zejść na nieprawdę. Trzeba się przedostać przez mur i pójść poza ten teren całkowicie. Druga rzecz, rozmieszczenie w Bożych granicach. Księga Hioba 26:10. Zakreślił granice, oddzielił światłość od ciemności. Zakreślił granice. Księga Hioba to jest najstarsza księga Pisma Świętego. Pierwszy manuskrypt, najstarszy manuskrypt odnaleziony. Rozumiecie? Księga Izajasza 60:18. Już nie będzie się słyszeć o gwałcie, o spustoszeniu i zniszczeniu, gdzie w obrębie granic Twoich. Nie poza granicami. Bóg nigdy nie obiecał Izraelowi, że poza jego granicami nie będzie gwałtu, spustoszenia i zniszczenia. Nie ma takich obietnic w Piśmie. On powiedział Izraelu, już nie będzie się słyszeć o gwałcie, o spustoszeniu i zniszczeniu w obrębie Twoich granic. Księga Ezechiela 11:10. Padniecie od miecza na granicy Izraela, będę was sądził i poznacie, że miam jest Jahwe. Granice Izraela były strzeżone przez wielkiego Boga. On mówił do wrogów tak. Kiedy będziecie chcieli przejść granicę Izraela, ja was sądził będę. Nie będę was sądził, gdy nie będziecie chcieli przejść granic. Siedźcie u siebie, diabły. Siedźcie u siebie. Rozumiecie? Ale od granic Izraela, bo to mój naród.
I Izraelici mieli od małego wbijaną prostą rzecz. Nie przekraczaj granic Izraela. Tam jest niekoszernie. Nie chodź tam, bo tam Jahwe nie strzeże. Oni wiedzieli, że Jahwe strzeże w granicach Izraela. Oni mieli to wbite w głowy od małego. Przypowieści Salomona 22:28. Nie przesuwaj dawnej granicy ustalonej przez ojców twoich. Oryginał mówi przez ojcostwo twoje. Nie przesuwaj dawnej granicy. Istnieją dwie granice. Granica prawdy, a wewnątrz niej granica miłości. Jak siedziałem w więzieniu, to więzienie było otoczone każde wielkim murem z zewnątrz. To był wielki mur. Mur musiał mieć przynajmniej 5 metrów. I musiał mieć zabezpieczoną górę poprzez zagęcie i drut kolczasty. I ktoś, jak patrzył z zewnątrz, widział, że więzienie okolone jest granicą muru. Ale jak się siedziało w środku, to widziało się jeszcze jedną granicę. Była druga granica. Druga granica to była siatka oddzielona od muru mniej więcej 3-metrowym pasem, który nazywał się pas śmierci. A więc w więzieniu były dwie granice. Siatka i mur. Między siatką a murem był pas śmierci. Na pasie śmierci biegały specjalnie szkolone psy. I ci, którzy siedzieli na strażnicach, na tych kogutkach tak zwanych, mieli prawo bez ostrzeżenia strzelać do każdego, kto się pojawił na pasie śmierci, bez poinformowania wcześniej przez krótkofalówkę. A więc po pierwsze, więzień, który uciekał, był narażony na to, że go rozszarpią psy, a po drugie, że go zastrzeli strażnik, który nie musi powiedzieć mu nawet dzień dobry. Kiedy rozważałem granice Izraela, Bóg mi to pokazał. Duch Święty mi pokazał, królestwo moje otoczone jest granicą prawdy od zewnątrz i granicą miłości od wewnątrz. I to są nieprzekraczalne granice. Granic tych przekroczyć nie można. Bo za tymi granicami czai się niebezpieczeństwo. I za tymi granicami Jahwe nie strzeże. Za tymi granicami nie możesz na mnie liczyć. To trudne są słowa. Nie możesz na mnie liczyć. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli się upada, to Bóg nie podnosi. Absolutnie to nie oznacza. Musicie coś wiedzieć o zbawieniu. Zbawienie działa jak magnes. Jak jest się na tyle głupim, że się wychodzi poza te granice, to tam za tymi granicami jest tylko jedna szansa. Bycie uratowanym przez zbawienie. Należy tam zawołać do Boga tylko o jedną rzecz. Wprowadź mnie z powrotem w granice twoje. A wielu chrześcijan wychodzi za te granice i wiecie, co woła do Boga? Pobłogosław. Przecież obiecałeś, że będziesz ze mną. Strzeż mnie. Dbaj o mnie. I dziwią się, że są gwałceni przez diabła dzień w dzień i noc w noc. A Jahwe nie przychodzi. Wiecie czemu? Bo to jest Bóg porządku. Za granicami Izraela jest tylko ratunek, aby cię z powrotem przerzucić do Izraela. Nie ma tam niczego więcej. Rozumiesz?
Nic. Nic tam nie ma więcej. Tylko z powrotem transport do Izraela. Albo kij. I spotkamy się w niebie. I to jest niezrozumiałe dla wielu ludzi, ale to jest właśnie Duch Święty, Duch Porządku. Ludzie wychodzą poza granicę prawdy i poza granicę miłości i uważają, że mają głębokie objawienia pańskie. I uważają, że słyszą Pana. Ja mówię, co ci Pan mówi? To Pan mi dał właśnie słowo. Ja mówię, czy to jest słowo o powrocie do Izraela? Nie, to jest słowo do Kościoła. Ja mówię, nie masz żadnego słowa do Kościoła, bo jesteś poza granicami Izraela. Nie szanujesz konstytucji twojego państwa i chcesz mówić do twojego państwa? Olewasz konstytucję twojego państwa i uważasz, że masz prawo mówić do twojego państwa? Nie zgadzasz się z konstytucją państwa i uważasz, że masz prawo występowania w sprawie? Nie masz żadnego prawa. Masz tylko jedną rzecz do zrobienia. Wrócić do Izraela. Wrócić do Izraela. Bo tam nie ma nic więcej. Bo to jest Boży porządek. Po trzecie, zarządzenia Boże na podstawie Jego postanowień. Ewangelia Jana 15:5. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Ten werset jest stosowany również przez bardzo wiele religijnych frakcji. I one mówią tak. Poszedłem tam bez Jezusa. Mówię, opisz mi to. Jak to jest możliwe? No bo teraz już chodzę z Jezusem, wcześniej to bez Jezusa. Ale narodziłeś się z Bożego Ducha? Tak. No ale wiesz, wcześniej służyłem ze złych pobudek i tak dalej. I ludzie się mieszają, stają się tacy nijacy. A ten werset nie mówi o tym. On nie mówi o tym, że istnieje coś takiego jak rozdzielenie człowieka i Boga. On nie mówi o czymś takim, że istnieje taki trend w życiu, że my sobie chodzimy i chodzimy raz z Bogiem, raz bez Boga. Takiego czegoś nie ma. Ty nawet jak grzeszysz, to grzeszysz z Bogiem. Słyszałeś o tym? Po prostu. I tu ci powinno być wstyd dopiero. Tu dopiero jest wstyd. Rozumiesz? Bo ty nawet jak idziesz grzeszyć, to Duch Święty nigdzie z ciebie nie wyszedł. To właśnie dzięki temu możesz być przetransferowany z powrotem, jak za te granice wyjdziesz. To właśnie dlatego. I nie ma czegoś takiego, że trzeba się modlić, tak jak się modli wielu religijnych ludzi. Panie, bądź tam ze mną. Panie, idę głosić, bądź tam ze mną, Panie. Panie, idę służyć, bądź tam ze mną, Panie. Ja się nie modlę, tak? Kiedyś się modliłem, jak jeszcze miałem w głowie narąbane, dzisiaj tak się nie modlę. Bo ja wiem, że zawsze jest Pan ze mną, ja jestem z Panem. Ale to słowo mówi tutaj o czymś innym. Ono pokazuje nam, że Boży porządek polega na tym, że Duch Święty prowadzi nas do umiejętności realizowania Jego prawd. Jego prawdy zaczynają być łatwe. Łatwe. Do Boga można należeć, ale niekoniecznie od Niego zależeć. Trzeba wybrać tą zależność. I ten werset o tym mówi. To jest wybranie zależności. To nie jest tylko to, że ja poznałem Bożą prawdę. Ale ja teraz biorę tą Bożą prawdę i przychodzę i mówię, Duchu Święty, naucz mnie realizować tą prawdę w życiu. Duchu Święty, poprowadź mnie teraz w realizacji Twoich postanowień.
się pracuje z Duchem Świętym. Poprowadź mnie w tym, żeby Boże prawdy mogły realizować się w naszym życiu. Potrzebna jest deklaracja zależności i pielęgnowanie tej zależności za pomocą bliskości. Biorę prawdę, mam życie modlitewne, mówię: Panie, zgadzam się w 100% z tą prawdą, ale teraz Duchu Święty, naucz mnie chodzić tą drogą. Jak mam chodzić tą drogą? Ja znam wielu chrześcijan, którzy poznali Boże prawdy, wzięli je szybko pod pachę i pobiegli w życie. Ja często z nimi rozmawiam, bo ludzie mówią: coś tu nie wyszło. Ja mówię: co nie wyszło? No przecież znam prawdę, wierzę w nią, biegnę. Ja mówię: znasz specyfikę funkcjonowania? Nie, no znam prawdę. Ja mówię: widzisz, no można sobie kupić samochód. Każdy może kupić samochód sobie w tym kraju. Każdy człowiek. Każdy człowiek. Należy, trzeba umieć jeździć. Tak. Dobrze umieć jeździć. W ogóle różne rzeczy można sobie zrobić. No na przykład otworzyć salon fryzjerski. Każdy może. Dobrze jeszcze umieć strzyć. Okej? Okay? Po założyć działalność, otworzyć ten, to nie ma żadnego problemu. Co to jest? To są niecertyfikowane w ogóle przy działalności. W Polsce można otworzyć sobie gabinet terapeutyczny, na to nie potrzeba żadnych dokumentów. Nie musisz mieć studiów skończonych, nic. Możesz być terapeutą. I wiesz, do czego możesz doprowadzić? Do dramatów. Ja miałem nieraz tutaj spotkania z ludźmi, którzy prowadzili w dużych miastach w Polsce. Prowadzili, posiadali i dalej posiadają całe placówki terapeutyczne. Ja prowadziłem tutaj roczną terapię z kobietą, z panią psycholog, która posiada w jednym mieście w Polsce kilka gabinetów psychologicznych. A do mnie to przyjeżdżała raz na miesiąc, bo ona miała depresję. I robiliśmy to po cichu. Rozumiecie? Wszystko można, tylko trzeba jeszcze umieć. Można mieć Biblię w jednym palcu, tylko trzeba jeszcze umieć ją zastosować. I Duch Święty, On mówi do ciebie tak: ja ci pomogę w tym, co sam ustanowiłem. Pokażę ci, moje dziecko, w jaki sposób poruszać się po tych prawdach. Tylko zacznij tego chcieć. Tylko przyjdź do mnie i powiedz: poprowadź mnie po tym, co sam wymyśliłeś. Naucz mnie! Arogancja wielu ludzi jest przerażająca. Mówią: ja znam tą prawdę, wierzę w nią. Ja mówię: no to super. On zna tą prawdę. Jak chodzę na siłownię, przyglądamy się różnym ludziom, szczególnie jak przychodzi lato. Jak przychodzi lato, to wszyscy chcą, zaczynają w kwietniu i oni chcą mieć w lipcu tarki na brzuchach. I on, bo on na plażę jedzie w lipcu. I oni przychodzą i ćwiczą. I zaczyna się dramat. Dramat. W lato jest najgorszy dramat, jaki może być. Ja tylko przychodzę, patrzę w ogóle. Mi to i tak zagadką chodzimy w takich godzinach, co tego dramatu tak mocno nie widać. Ale jak czasem w innych godzinach wpadam, to już to patrzę, to jest szok człowieku. W klapkach takich tych latają, kubota, ślizga im się noga. Człowieku ciężar tutaj, on w tych klapkach jeździ jak na łyżwach. Ja mówię: Chryste, ale on się nie zapyta. On się nie zapyta, wiesz o co chodzi? On się nie zapyta, bo on ma wykupiony internet i on myśli, że on ma telefon i internet, to on teraz wszystko będzie wiedział. On się nie zapyta kogoś, kto się na czymś zna. Człowiek sobie kupuje Biblię, tak? I mówi: tak, mam Biblię. Mam kazania, mam YouTube. Wiesz o co chodzi? Już wszystko wiem. Człowieku, masz autora w sobie. Powiedz do autora: autorze słowa, poucz mnie, jak się poruszać w Twoim słowie. Ty jesteś krzewem winnym, ja jestem latoroślą. Bez Ciebie, posłuchaj, nic uczynić nie mogę. To nie jest zaprzeczenie
wyznania wiary, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. To jest świadomość Bożego porządku. Ja tak robię i tak żyję. Tak robię i tak żyję. Ci wszyscy ludzie, co piszą po internecie, piszą takie bzdury. Bzdury. Rozumiesz, o co chodzi? Wypisują, oni wiedzą wszystko. Oni wszystko wiedzą. I czwarta rzecz. Ustanowienie Boże. Ustanowienia Boże, czyli delegowanie przez Boga konkretnych ludzi do sprawowania konkretnych funkcji. Pierwsza Księga Kronik, 16:22. Nie dotykajcie pomazańców moich, prorokom moim zła nie wyrządzajcie. To są zarządzenia Boże. W obecnym Kościele jest tak niski szacunek do ludzi oddelegowanych przez Boga do służb konkretnych, że się w pale nie mieści. Tego się nie rozumie w dzisiejszych czasach. Wszyscy mamy Ducha Świętego. Jesteśmy wolni. Ja mówię, człowieku, Boży porządek się nie zmienił od początku. To się nie zmieniło. Wszyscy jesteśmy kapłanami. Ja takie rzeczy masę razy słyszałem. A dlaczego ja mam Cię słuchać? Ja mówię, bo powinieneś być mądry. Nie wiem, może z tego powodu. Bo taki, z takiego powodu powinieneś mnie słuchać. Ludzie w Kościele bez żadnego problemu są w stanie wypowiadać się na temat Bożych sług. My uczymy tego. I tutaj też uczymy tego w Kościele. To nie jest tak, że każdy człowiek posiada Boży mandat do tego, aby się wypowiadać na temat ludzi, służb, nawet jeśli ci ludzie błądzą. Słyszeliście o tym? Nie każdy. To tak jak każdy człowiek, który troszkę poboksował w worek, mówiłby tak, co mi zależy, pójdę i Majka tak sobie strzelę w mordę. Jestem bokserem. Nie, nie jesteś bokserem. Kupiłeś rękawice, zapisałeś się do klubu i chodzisz tam przez rok. A Mike Tyson to jest zabójca. Jest taka różnica. I nawet jeśli Mike Tyson błądzi, rozumiesz, to nie nadaje się do tego, żeby strzelić go w mordę. Dobrze? Po prostu. Ostatnio oglądaliśmy sobie zagadkę, jak nasz rodzimy Andrzej Gołota postanowił stanąć w szranki z Mike'em Tysonem. Lubię czasem to sobie obejrzeć, bo ja ich wszystkich znam. Jeszcze Agatce pokazywałem tam Andrzeja Pershinga, bo to jako promotor był. Z roku stoi. Zakończyła się druga runda. I Andrzej zrezygnował. Po prostu odmówił wejścia na ring. Dlaczego? Bo po dwóch rundach już wiedział, że ma starcie z zabójcą. Że on nie wszedł na ring z popiertułką, tylko z zabójcą. I się wycofał. Bo się nie nadawał. A miał certyfikat boksera. Podpisany przez federację w Ameryce. Tam było wpisane bokser zawodowy. Bokser zawodowy. Masz wpisane odrodzony z Bożego Ducha, kropka. Ale to nie czyni cię sędzią Bożych sług. Nie dotykajcie pomazańców moich, prorokom moim zła nie wyrządzajcie. To porządek Boży. Niejednokrotnie ludzie przychodzili do mnie i mówili, ty jakie mam opresję. Ja mówię, co się stało, a wypowiedziałem się na czyjś tam temat. Ja mówię, po coś to zrobił, ktoś o to prosił. A bo ty się wypowiadasz, ja mówię, ja to jestem ja. Ja mam mandat do tego.
po mnie to spływa jak woda po piersi. A to jak diabeł przypieprzył, to cię trzeba zbierać. Po co to robisz? Zajmij się swoją robotą. Głoś Chrystusa, uzdrawiaj chorych, wypędzaj demony. Tak? Nie bierz się za coś, co do ciebie nie należy. To jest twój biznes. Bóg wyznacza konkretnych ludzi do działania i zarządzania w Jego Królestwie. Tak było, jest i będzie. I tak będzie do przyjścia Jezusa. I musimy to umieć szanować. My nie uznajemy ludzi za bóstwa, za bożyszcza. Nie uznajemy ludzi za lepszych od innych. Nie. Ludzie służb, pomazańcy Boży, nie są lepsi niż inni. Oni mają po prostu określone funkcje. I mają je realizować, te funkcje. Bo tak powiedział Bóg. Bóg się zawsze poruszał przez człowieka. I Bóg zawsze wszystko budował przez człowieka i buduje przez człowieka. Bóg bez człowieka na ziemi nie robi nic. Nic i nigdy nic nie będzie robił, bo Chrystus był kim? Człowiekiem. Jak on miał inny pomysł na zbawienie, to by nie przysłał Jezusa jako człowieka. A przysłał Jezusa jako człowieka. Bóg zwyciężył diabła przez człowieka. Bóg otworzył niebo przez człowieka. Bóg przez człowieka zbawił ludzkość. I Bóg przez człowieka zarządza na ziemi. I Bóg przez człowieka w Kościele funkcjonuje jako hierarchia. Pierwszy Tymoteusz 5,17. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Takie wersety wielokrotnie są obce ludziom. Oni ich nie pamiętają. A to są filary Bożego porządku. To Boży porządek. Bożych zarządców należy szanować, dbać o nich i liczyć się z nimi. 1 Tymoteusz 5,19. Przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj. Chyba że jest ona oparta na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Nie przyjmuj. Nie rozsądź. Nie przyjmuj. No bo często ktoś przychodzi i mówi, albo ten jest moim liderem i to powiedział. A co ty na to? Ja mówię, nic. A co mi do tego? Proszę, to ty sobie życie układasz, a nie ja. Jeżeli nie popełnia człowiek kardynalnego błędu, to jest twoja sprawa, z kim ty żyjesz, jak ty funkcjonujesz. Ja nie przyjmuję tych rzeczy od ciebie. Twoje serce nie może być zabrudzone złym zdaniem o Bożych liderach. Bo wyjdziesz poza Boży porządek. Rozumiesz? To nie znaczy, że my bezkompromisowo przyjmujemy to, że ktoś jest liderem i ktoś może robić, co chce. Absolutnie nikt nie może robić to, co chce. Nikt. Nie w Królestwie Boga. W Królestwie Boga wszystkich obowiązują te same standardy, a im ktoś jest osobą bardziej funkcyjną, tym te standardy są dla niego wyższe. 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 A więc lider to jest osoba, która ma wyśrubowane standardy. Wszystkie. Rozumiecie? Ale trzeba go szanować i o niego dbać. Nie szanować dlatego, że jest ustanowiony po ludzku. Tylko dlatego, że w swoim sercu się widzi, że tak wygląda Boży porządek. Oto Bóg, mój Bóg w ten sposób działa. Coś wam tu powiem. Jedną z najtrudniejszych rzeczy dla mnie było wytworzenie odpowiedniej formy mojej służby w takim stopniu, żebym mógł wchodzić w zależności.
W pewnym sensie zespół apostolski jest dla mnie zbawienny. Rozumiecie to? Zbawienny. Bo ja mam możliwość wchodzić w zależności i wchodzę w nie z pełną świadomością. Ja wchodzę w zależności ze świadomością. Oto porządek Ducha Świętego. Chcę, żebyście widzieli ten porządek. Boże postanowienia, czyli Jego objawione prawo. Rozmieszczenie w Bożych granicach. Zarządzenia Boże na podstawie Jego postanowień, czyli Jego świętych prawd. I ustanowienia Boże, czyli delegowani przez Boga ludzie do konkretnych zadań. Ludzie posiadający konkretne funkcje. Oto porządek Ducha Świętego. W tym się porusza Duch Święty, w tego rodzaju porządku. I tutaj, kiedy jest sam początek tego, o czym mówiliśmy, że Bóg nie jest Bogiem nieporządku, czyli Bóg nie jest Bogiem, który działa inaczej niż powiedziałem w tym kazaniu. On nie działa inaczej. Bo to nie jest Bóg nieporządku. Często na przykład są ludzie, którzy są namaszczeni. Widać ich w internecie. Kontaktują się na przykład z niektórymi z was. Ze mną, jak się kontaktuje jakiś człowiek, który gdzieś działa jako namaszczony człowiek, moje pierwsze pytanie do niego jest tak: gdzie mieszkasz? On mówi: tu i tu. Moje drugie pytanie jest takie: w jakiej wspólnocie jesteś? I on mówi: nie jestem w żadnej wspólnocie. Ja mówię: jak to nie jesteś we wspólnocie? To znaczy, że prowadzisz wspólnotę, tak? Nie, nie prowadzę wspólnoty. Ja mówię: czyli dzwonisz do mnie po to, bo chcesz być w naszej wspólnocie, tak? Nie. Ja mówię: to czego chcesz? Chciałbyś, żebym co? Uszanował to, że co? Że jesteś namaszczony? Szanuję, że jesteś namaszczony. Bardzo szanuję twoje namaszczenie i nic więcej w tobie nie szanuję. Bo nic więcej nie masz. Jesteś cieniem rzeczywistości duchowej, otwartym w jakimś aspekcie. I dlatego masz możliwość działania na przestrzeni jakiegoś Bożego elementu. I to wszystko. Poza tym jesteś niespójny, niezgrabny życiowo i raczej niebezpieczny. Nie mogę na ciebie liczyć. Jesteś problemem. Mogę ci pomóc przestać być problemem. Mogę zaprosić cię do naszej wspólnoty. Albo pomóc ci założyć twoją wspólnotę. Dlaczego tak rozmawiam? Bo wiem, że on już nie funkcjonuje w Bożym porządku. To już jest człowiek poza Bożym porządkiem. Tam już nie działa Duch Święty. Pamiętacie, namaszczenie nie jest dla nas żadnym miarodajnym dowodem na jakość człowieka. Nigdy. 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 Jak ktoś tego nie rozumie, to Bożych generałów proszę sobie przeczytać. Rozumiecie? A Bóg działa jako Bóg porządku. Zależy mi, żebyście o tym wiedzieli, żebyście to głęboko rozumieli, bo to jest Duch Święty, który jest w każdym z nas. Ja się już tego nauczyłem. Ja przychodzę do Boga jako do Boga porządku. Ja nie wychodzę poza strefy Bożego porządku. Ja tego nie robię. Rozumiecie? Ja się trzymam prawdy.
Ja funkcjonuję w granicach, które Bóg wyznaczył za pomocą tej prawdy. Ja konsultuję z Duchem Świętym chodzenie w tej prawdzie. Rozumiecie? Obecnie większość mojego życia modlitewnego, jeśli mogę tak to określić, jest skupione na tym trzecim punkcie. Duchu Święty, naucz mnie funkcjonować w tej prawdzie. Jak ją mam zastosować do tych ludzi, do tego środowiska, do tego czasu, do stanu mojego życia, które jest teraz. Jak to zrobić, Duchu Święty? Naucz mnie. I po czwarte, przyglądam się na Bożych pomazańców z wielkim szacunkiem. Przyglądam się na tych ludzi, jako na ludzi, którzy są częścią Bożego porządku. Rozumiecie? Poważnie to biorę. Ci z was, którzy jesteście w grupie wstawienniczej, czy osoby prorocze, piszecie do mnie, dajcie mi informacje o różnych rzeczach. Do każdej z nich podchodzę bardzo poważnie. Nie podchodzę lajtowo do tego, ale nie. Badam, przyglądam się temu. Gdy jesteś liderem i coś do mnie mówisz, w jakiś sposób komunikujesz coś, ja to biorę poważnie. Poważnie. Bo ja wiem, że to jest Boży porządek. Nie ma innego Boga, tylko Bóg porządku. Nie kończy jeszcze Artur. Posłuchajcie, coś chcę jeszcze wam dopowiedzieć do tego, co powiedział Artur, bo to jest bardzo porządkujące kazanie. Bardzo porządkujące i bardzo korygujące. Fajnie się słucha o rzeczy teoretycznej. Dziś powiedział Artur rzecz teoretyczną. Ale chcę wam powiedzieć o pewnej praktyce, której ja doświadczyłam, której doświadczyliśmy obydwoje. Kiedy narodziliśmy się z Bożego Ducha, przez pierwsze lata naszego funkcjonowania chodziliśmy w namaszczeniu zwykłego wierzącego. A tym, którzy uwierzyli w imię Jego, takie znaki towarzyszyć będą. Będą uwalniać zniewolonych, tak? Uzdrawiać chorych i wskrzeszać z umarłych. Kiedy rozpoczęliśmy swój pierwszy kościół, Bóg na naszej drodze postawił człowieka o namaszczeniu apostolskim. Postanowiłam, że chcę u niego skończyć szkołę liderów i pastorów. I teraz powiem wam o tej bardzo praktycznej stronie. Lider to ktoś, za kim idą ludzie. Naszym zadaniem nie jest wytworzenie uczonych w piśmie. Nie, ale fachowców życia. Poszłam na tą szkołę. Zapisałam się na tą szkołę. Przyjechało dosyć sporo osób. Ale owy człowiek, który był apostołem i który znał swojego Boga i który wiedział, że nie bał się poruszać w prawdzie, w radykalnej prawdzie, zapytał nas, kto ma z was publiczną służbę. Kto jest pastorem lub liderem? Jeśli jesteś pastorem, to znaczy, że posiadasz publiczną służbę. A jeśli jesteś liderem, to daj mi rekomendację od swojego pastora. Ja byłam w szoku. Została nas garstka. Na tej szkole, tak jak teraz siedzimy, on sobie siedział przy swoim biurku i kazał reszcie opuścić salę. Powiedział, proszę opuścić salę. Rozumiecie? To jest bardzo radykalne, ale taki jest Bóg. Ja się w tym poczułam bardzo bezpiecznie. W ogóle mówię, ale jazda. To jest ta prawda. To jest ten Bóg. Ja się w tym czuję bardzo bezpiecznie. Wszystkim teoretykom, nawet namaszczonym, kazał opuścić salę. Prawda jedyna. To było bardzo ważne, bo on chciał, ten człowiek, prawdy w praktyce w tamtym okresie czasu.
Pamiętam, jak krzyczał i mówił: błagam was, nie módlcie się o przebudzenie do tego kraju, bo przebudzi się taka religia, że nie będziemy mogli jej zatrzymać. Nie teraz. Teraz obudzić musi się Kościół. I on tą spuściznę zostawił w nas. On w nas zostawił tą spuściznę. Tak naprawdę jesteś chyba jedyną z tej szkoły, która tak naprawdę... Tak. Jedynym ordynowanym pastorem, który skończył tą szkołę, który prowadzi służbę. Agata została ordynowana na pastora przez biskupa Kościoła Zielonoświątkowego, który miał na ówczesny czas pod sobą 800 kościołów na Białorusi. Przyjechał specjalnie, żeby ich ordynować. Chodzi o co? Jakość jest związana z porządkiem Świętego Ducha. Nie bójcie się tego. To nie zatrzymuje wolności i kreatywności człowieka. Jestem najbardziej wolnym i kreatywnym człowiekiem. Rozumiecie? Bo ten porządek, on daje nam poczucie bezpieczeństwa. Tak jak dom daje poczucie bezpieczeństwa. Dom. Prawdziwy, normalny dom. Wstańmy, proszę. Ojcze, ja modlę się i dziękuję Ci za Twoje słowa. Dziękuję Ci za Twoje namaszczenie. Dziękuję Ci, że Twój Święty Duch działa w nas i przez nas. Dziękujemy Ci, Boże, że jesteś Bogiem porządku. Że Ty jesteś tym, który oddziela ziarno od plewy. Że Ty sprawiasz, że widzimy racjonalnie i rozumiemy tak, jak trzeba. Święty Boże, Boże porządku, wzywamy Twojego imienia nad nami wszystkimi. Ogłaszamy w imieniu Jezusa, że nasze dusze będą funkcjonowały zgodnie z Twoim porządkiem, Święty Duchu. W imieniu Jezusa. Amen.